Kochani, a teraz będziemy chcieli już rozważać Boże Słowo, żebyśmy mogli się nakarmić duchowo. Jestem zdumiony i Bogu wdzięczny za to, co już mogłem słyszeć na tym miejscu i to tym bardziej mnie przekonuje o tym, że temat, który żył w moim sercu, który Pan Bóg mi poddawał, jest najwłaściwszy. Chociaż tym tematem gdzieniegdzie już usługiwałem, nie jest to moja pierwsza usługa na ten temat, ale jestem przekonany, że mam to o tym mówić także i dzisiaj. Ostatni raz chyba w Chodzieży na ten temat usługiwałem, więc ci, którzy byli na obozie młodzieżowym i również na tamtejszym nabożeństwie będą mieć powtórkę. Kochani, chciałbym zwrócić nasze oczy ku przesłaniu, które jest zawarte w drugiej księdze Mojżesza w 5 rozdziale od pierwszego wiersza. To jest fantastyczna historia, niecodzienna i niezwykła, chociaż można powiedzieć bardzo tragiczna, ponieważ dotyczy narodu izraelskiego i tego, co działo się w przededniu, można powiedzieć, ich wyjścia z Egiptu. Potem Mojżesz i Aaron przyszli i oznajmili Faraonowi. Tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby odbył na pustyni święto ku mojej czci. Faraon jednak powiedział, a kim jest Pan, bym miał być posłuszny Jego rozkazom i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Bóg Hebrajczyków spotkał się z nami, mówili dalej, dlatego chcielibyśmy udać się w 3-dniową drogę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu, aby nas nie dotknął zarazą albo mieczem. Król Egiptu zapytał, dlaczego Mojżeszu i Aaronie chcecie lud odrywać od dzieła? Marsz do jarzma! I dodał, akurat teraz, gdy ten motłoch jest tak liczny, wy mu chcecie robić przerwę od przymusowych robót? Jeszcze tego samego dnia Faraon rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu, przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł. Niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie. Lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian. Żadnych ulg! To z lenistwa pokrzykują sobie, chodźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci. Wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Poganiacze i dozorcy wyszli po tym spotkaniu do ludu i przekazali. Tak mówi Faraon. Nie będę już dostarczał wam słomy. Sami ją sobie zbierajcie, gdziekolwiek ją znajdziecie. A co do waszej pracy, nic nie ulega zmniejszeniu. Rozszedł się zatem lud po całej ziemi egipskiej i zbierał ścierń zamiast dostarczanej mu wcześniej słomy. Poganiacze natomiast naglili. Musicie wyrobić dzienną normę taką samą jak wtedy, gdy dostarczano wam jeszcze słomy. Bito przy tym przełożonych izraelskich, których ustanowili nad ludem poganiacze Faraona. Dlaczego ani wczoraj, ani dziś nie dostarczyliście liczby cegieł według ustalonej wcześniej normy? W takich okolicznościach przełożeni izraelscy udali się do Faraona. Dlaczego tak postępujesz ze swoimi sługami? Pytali z wyrzutem. Nie daje się już twoim sługom słomy, a mówi się róbcie cegły. Ponadto jako twoi słudzy jesteśmy bici. Wina leży po twojej stronie. Jesteście leniwi, leniwi, wybuchnął Faraon. To dlatego mówicie, chcemy pójść i złożyć ofiarę Panu. Proszę idźcie, ale do roboty. Słomy nie będzie, norma cegieł bez zmian. Dla przełożonych izraelskich było jasne, że lud stoi przed najgorszym, skoro liczba cegieł ustalona na każdy dzień pozostaje taka sama. Wyszli od Faraona, czekali tam na nich Mojżesz i Aaron. Ruszyli więc ku nim z wyrzutem, niech Pan zajmie się wami i osądzi was za to, że obrzydziliście nas Faraonowi i jego urzędnikom. Dostarczyliście mu powodu, aby nas tępił. Zamkniemy ten fragment, ten cały tekst właśnie na tym wersecie. To jest historia, to jest pewna historia, która jasno obrazuje, co działo się w Egipcie, a dokładniej w narodzie izraelskim, który tam mieszkał w tym czasie, kiedy jeszcze ten naród był jako niewolnik w Egipcie. Kochani, historia ta poprzedza jedno z największych wydarzeń biblijnych, o jakim kiedykolwiek przeczytasz w Biblii. To jest niezwykłe, co dzieje się i co będzie działo się dalej z Izraelem, kiedy ten przejdzie ten największy trud, który ich spotkał.
Ta historia o wielkim wyjściu Izraela z Egiptu tak naprawdę powtarza się wielokrotnie na stronicach Biblii. Cytują i przywołują ją zwykli ludzie. Przywołuje ją także naród izraelski. Przywołują tą historię ościenne ludy, gdyż słyszały o wielkich wydarzeniach. W końcu przywołuje tą historię na stronicach Biblii wielokrotnie Pan Bóg, mówiąc do Izraela: przypomnij sobie, kto był tym, który cię wyprowadził z Egiptu. Przypomnij sobie dzień, w którym wyszedłeś z Egiptu. Przypomnij sobie. Bóg jakby przez tą historię mówi: pamiętaj, Izraelu, że to ja wyprowadziłem cię z Egiptu. I kiedy tak naprawdę o tej historii można mówić wiele, bardzo wiele, tak głęboka jest ta historia i tak wiele treści ma dla nas dzisiaj, to jednak na samym początku chciałbym zadać albo podać pewien temat, pewną myśl. Czy kiedy zbliża się pewna trudność w naszym życiu, czy pamiętamy to, co Bóg uczynił w przeszłości w naszym życiu? Czy raczej, kiedy przychodzi jakaś komplikacja, stajemy jak świeży, nowy zawodnik, nie mając żadnego doświadczenia i próbujemy znowu się siłować z tymi trudnościami? Zapytam, czy nie lepiej jest wziąć bagaż doświadczeń, świadectwa Bożej interwencji i pójść naprzeciw komplikacjom i powiedzieć: już raz Bóg mi pomógł, pomoże znowu. Mogę mieć wiarę. Nie muszę zaczynać od nowa. Kiedy siedziałem na pomoście w Laskowie, w Chodzieży, gdzie byliśmy razem z młodzieżą w tym roku, siedziałem i stopami dotykałem wody. Od razu przypomniała mi się historia Piotra, który na wezwanie Pana Jezusa musiał wyjść z łodzi. Siedziałem na tym pomoście i starałem się wyczuć ciężar, czy byłby w stanie mnie unieść i czy ja bym mógł przejść po tej wodzie. I tak rozmyślaniom się oddałem i naraz zaczęło mi się w myślach moich rodzić pewna myśl, pewne przesłanie. Popatrzcie na Piotra, który stawia kolejny krok po wodzie. Kolejny krok i kolejny krok. I nagle ten jeden krok, który jest jakby jawi się przed nim do wykonania. I Piotr jakby bezbronny, bezsilny, jakby nie miał bagażu doświadczeń w postaci tych kilkunastu kroków, które już zrobił, stracił wiarę i wpadł do wody. Piotrze, czy nie mogłeś w tej chwili wspomnieć sobie tych kilkunastu kroków, które uczyniłeś i z wiarą postawić następny? Nie bać się, ale z wiarą postawić następny. Ta historia jest, można powiedzieć, dosyć trudna i wyjątkowa. Piotr się przestraszył. Usłyszał: o małowierny Piotrze, czemu zwątpiłeś? Ale chciałbym tą historię odnieść do naszego życia. Czy czasem nie jest tak, że zapominamy o tych kilkunastu, kilkudziesięciu zdarzeniach, w których Bóg zajął niesamowite miejsce w twoim i w moim życiu i na naszych oczach dokonał cudu, który rozwiązał wielkie komplikacje. I oto znowu pojawia się pewna trudność, pewna komplikacja. Znowu się coś pojawia. I czy nie powinniśmy postawić odważnie i mężnie jakby krok naprzeciw tym trudnościom? Nie trać więc wiary. Bądź pełen wiary. Przypomnij sobie poprzednie dzieła Boże. Ta historia o tym mówi. Chodzisz przecież po tej samej ziemi. Masz obok siebie ciągle tego samego Boga. Tylko pogoda się zmienia tak naprawdę. Okoliczności, atmosfera, warunki atmosferyczne się zmieniają. Bóg jest ten sam. Ciągle z tobą. Więc nie trać wiary. Stań naprzeciw wyzwaniom. Bądź pewien tego, że Bóg jest z tobą. Kochani, w tym narodzie, w Egipcie, kiedy Izrael tam jeszcze był, rzeczy zaczęły się poważnie komplikować. Bardzo poważnie komplikować. Aż w końcu przełożeni powiedzieli: stanęliśmy przed najgorszym. To, co ma nadejść, to jest zaiste najgorsza rzecz, jaka mogła nas spotkać. Tak to już jest. Ponieważ w tym kontekście chciałbym pewną myśl oczywiście także przytoczyć, iż najbardziej strategiczne i najbardziej wartościowe rzeczy w twoim i w moim życiu, w tym duchowym aspekcie, będą miały miejsce wtedy, kiedy rzeczy poważnie się zaczną komplikować.
Kiedy nagle jakby przed nami postawi się albo stanie sytuacja, gdzie nasze zdrowie będzie poruszone, nasze finanse będą poruszone, nasza rodzina będzie poruszona, w ogóle okoliczności zaczną być poruszane i wtedy dochodzi do tego strategicznego momentu sprawdzianu Twojej wiary i ufności wobec Boga, czy staniesz naprzeciw i powiesz, mój Bóg jest ze mną, będzie ze mną. Tak, to jest ten strategiczny punkt, ten moment, kiedy tak naprawdę kolejne cuda, kolejne znaki, kolejne dzieła, kolejne Boże interwencje przecież wyrastają na polu, które jest tak zwanym jakąś trudnością, tak zwaną jakąś komplikacją, problemem. Nigdy człowiek nie zostanie uzdrowiony, zanim nie zacznie chorować. Myślałeś kiedyś o tym? Nigdy nie będzie cudu w Twoim życiu, dopóki nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Nigdy chromy nie powstanie na nogi, jeśli nie będzie chromy. Nigdy ślepy nie odzyska wzroku, dopóki nie ślepy nie będzie. No tak, właśnie w ten sposób myślmy o tym, co się dzieje, co czasem porusza nasze życie tak, że czujemy się nieswojo, kiedy zaczynamy wołać. Wiedzmy, że Bóg być może przygotował w naszym życiu pewne pole do Jego działania, abyśmy Go kiedyś uwielbili. Kochani, ten tekst, który zacytowałem, mówi o wielu rzeczach. Naprawdę wielu rzeczach. Ale chciałbym skupić swoją uwagę praktycznie na jednej sprawie, która przejawiała się tutaj już w różnych wypowiedziach. Aby pójść w tą stronę i dotknąć tego najważniejszego tematu, musimy sobie odpowiedzieć, kim jest Faraon w tej historii. Kim on jest? Jest to bardzo ważne pytanie i postarajmy się jakby na nie odpowiedzieć. Werset drugi odkrywa to, co dzieje się w sercu Faraona. Kim jest ten człowiek? Werset drugi odpowiedź na to pytanie. Kiedy czytamy, bierzemy werset drugi, czytamy, iż Faraon rzekł, któż jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Już przy okazji tematu poznawać Boga albo poznanie Boże, które jakiś czas temu z tego miejsca wybrzmiewało, którym usługiwałem wam, wskazywałem już na ten werset, jak ważne jest poznanie Pana. Gdybyśmy chcieli skupić swoją uwagę na tym tekście, wiedzielibyśmy, że z tego jednego wersetu wypływają przynajmniej dwie informacje. Pierwsza z nich, wiemy, że Faraon był bezbożnikiem. Chodził bez Boga, nie miał relacji społeczności z Bogiem. Mówi przecież, nie znam Boga, nie znam Boga. O kim ty mówisz, Mojżeszu? Nie znam Go, nie słyszałem nigdy o Nim. Nie wiem, kto to jest Bóg. A ty mi mówisz, że ten Bóg, którego ja nie znam, jeszcze czegoś ode mnie oczekuje? Nie znam Boga. A więc, skoro nie znam Boga, to informacja numer dwa, nie wykonam Jego woli. Nie postąpię tak, jak on chce, bo ja go nie znam. Drodzy bracia, drogie siostry, jest to naprawdę zasadnicze zdanie, które tutaj pada. Jedna z najważniejszych informacji, która mówi o poznawaniu Boga. Jeśli nie znasz Boga, nie jesteś w stanie wykonać Jego woli. Jeśli Go nie poznajesz, nie jesteś w stanie rozpoznać, dokąd On idzie. Jeśli nie masz z Nim relacji, nie będziesz wiedział, czego On oczekuje, to właśnie dlatego znakomita większość ludzi kocha to, czego Bóg nienawidzi, a nienawidzi to, czego Bóg kocha. Dlatego, że nie znają Boga. Czynią zupełnie odwrotnie do Jego woli. Jak ważne jest więc poznawanie Pana Boga. Chcesz wiedzieć, chcesz znać odpowiedzi na pytania, które dręczą Cię i dotyczą Twojego życia? Poznawaj Boga jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej. Faraon tego nie zrobił. Nie znał Boga, więc nie był w stanie wykonać Jego woli. Izrael nie poznał Boga, który przyszedł w osobie Pana Jezusa Chrystusa do niego. Nie poznał Boga, bo jest napisane, nie rozpoznałeś czasu nawiedzenia swego. Wiecie, tak naprawdę w momencie, w którym dochodzi do niepoznania Boga, dochodzi jednocześnie do największej tragedii w życiu. Nie tylko pojedynczego człowieka, ale także całego narodu. Izrael jest tutaj przykładem.
w tym momencie. Kochani, wiemy, że Bóg zatwardził jego serce z lektury Bożego Słowa tak, iż był oporny, był przeciwny wszelkim Bożym zamysłom, Bożemu planu. Cokolwiek Bóg chciał, Faraon stanął naprzeciw i mówił nie, tak, nie w ten sposób. Takim był Faraon, a więc stał się przeciwnikiem Bożej woli. Słowo szatan oznacza przeciwnik. Przeciwnik. Więc rozumując w ten sposób, jestem w stanie powiedzieć albo jakby określić Faraona jako pewnego rodzaju typ szatana. On się zachowuje dokładnie tak samo jak szatan. Ma te same myśli, sposoby działania. Tak samo funkcjonuje. A więc skoro możemy w ten sposób jakby rozumować, przyjrzyjmy się Faraonowi, a w ten sposób przyglądniemy się temu, co szatan czyni albo jakie są jego intrygi. Zresztą przecież tak naprawdę Biblia sama mówi o tym, że intrygi diabelskie są nam znane, więc zechciejmy na nie dzisiaj zwrócić uwagę. Kochani, najbardziej rzuca mi się w oczy werset 9. To ten werset sprawił, że zacząłem intensywnie myśleć na temat tego tekstu. On jakby wyskoczył z Biblii, z Pisma Świętego i jakby krzyknął w moją stronę, zrób na ten temat kazanie. Ponieważ jest to ważne, o czym tutaj jest, co jest tutaj napisane. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. To ten werset sprawił taki potok myśli i można powiedzieć takich marzeń, wizji o tym, aby na ten temat usłużyć. Kochani, kiedy po raz pierwszy ten tekst przeczytałem, kiedy zaczynałem rozważać ten cały fragment, pomyślałem sobie, aha, mam cię, diable. A więc wszystko, co tak naprawdę z mojej strony mogę zrobić dla Boga, więc modlitwa, służba, słowo, to tak naprawdę dla ciebie jest bzdura. Ale minął czas i tak naprawdę jakby stwierdziłem, że bardzo źle wnioskowałem, źle zrozumiałem ten tekst. Nie. Bracia i siostry, dla diabła to nie jest bzdura. Diabeł wie, jaka jest moc i potęga modlitwy, prawdziwej, duchowej, pełnej poświęcej służby oraz pokornego i bezkompromisowego rozważania Bożego Słowa. On to wie, jaka jest potęga modlitwy. Wie, bo widział to na własne oczy nieraz, kiedy jakaś siostra, niepozorna albo niepozorny brat, gdzieś w komorze zgięli swoje kolana, modlili się i modlili i modlili. Całe narody się nawracały. Odsyłam was, kochani, do wspaniałej książki, którą ostatnio skończyłem, Wielkie Przebudzenia. Niezwykłe historie. Tak naprawdę, które rozpoczynały się tylko i wyłącznie od modlitwy. A więc diabeł wie, że jeśli rozpoczniesz tego rodzaju praktykę duchową, a więc modlitwę, wie, że coś niezwykłego w twoim życiu może się dziać i może się to skończyć źle dla niego, najwspanialej dla ciebie. Wie. Ale wiecie co? On robi wszystko, abyś to ty myślał, że to jest bzdura. Tak, on wszystko robi, abyś nie widział wartości modlitwy, wartości spędzania z nim czasu, wartości szukania Boga, Słowa Bożego i nawet i służby. Wiele kościołów dało się złapać w tego rodzaju modlitwy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego z różnych kościołów wywalono, wyrzucono modlitwę i zastąpiono ją muzyką, jakimiś spektaklami i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że diabeł wie, jaka jest moc modlitwy. Wie, jaka jest moc modlitwy. Oby kościoły, w których jesteśmy, zbory, z których pochodzimy, w których służymy, w których jesteśmy, oby to były zbory, w których jest miejsce i pozwala się ludziom modlić do Boga. Ufam, że i wierzę, że przecież jest to pierwsze i najważniejsza służba, jaką czynimy w Kościele. Modlitwa. Kochani, nawiązując do tego, co dzisiaj już powiedziałem, skoro przychodzenie do zboru jest swego rodzaju służbą, którą czynię, a więc moja obecność, moje modlitwy, moje służenie Kościołowi, moja obecność i modlitwy to też jest służba. Czy czytaliśmy kiedyś,
w trzeciej księdze Mojżesza, jak Bóg surowo nakazał wszystkim kapłanom, aby kiedykolwiek mają w jakikolwiek sposób służyć, byli przygotowani? Nie mogli wejść do miejsca, w którym mieli poczynić jakąkolwiek służbę nieprzygotowanym. Innym razem byliby martwi. Zadam wam pytanie, albo sobie nawzajem, nam wszystkim. Dlaczego więc myślimy, że możemy przyjść do zboru na niedzielne nabożeństwo, na inne nabożeństwa? Po prostu tak, ad hoc, po prostu. Byle jak, jakkolwiek. Dlaczego? Czy nie powinno nasze serce być przygotowane? Czy nie powinno być w niedzielę o poranku jakiegoś momentu, w którym skłonimy swe kolana i powiemy: Boże, przygotuj moje serce. Ja chcę słuchać i wykonywać tego słowa. To słowo, które będzie głoszone. Chcę być gotowy, bo jeśli nie będę gotowy, nie będę wrażliwy na Twoje poruszenie i mogę się minąć z Tobą, tak jak wiele, wiele kościołów w historii świata, które nie były przygotowane, a kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy nagle rodziło się przebudzenie, oni tego nie rozpoznali. Przekreślili to wielkim X-em na ścianie, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Nie wiedząc, że Duch Święty przychodził i rzeczy się działy, ludzie się nawracali, ludzie byli świadomi swoich grzechów. A więc musimy być gotowi. To tak nawiasem mówiąc, zmierzając dalej w tym tekście, o którym zresztą mówimy. A więc ten nowoczesny trend Kościoła, nowoczesny trend, jak widzicie, zresztą sami pewnie dobrze to widzicie, to brak modlitwy. Pozbawić ludzi modlitwy. Tak usankcjonować i tak usystematyzować nabożeństwo, żeby już nikt nigdy się nie modlił. Dlatego wielokrotnie człowiek jest tylko uczestnikiem, widzem, jak idąc do kościoła, jak do kina. Do kina nie trzeba się przygotować, nic nie trzeba robić. Siąść i oglądać. Tak wielokrotnie wyglądają niektóre społeczności, niektóre zbory. Ja to celowo mówię, dlatego że ten temat wymaga bardzo stanowczej i radykalnej postawy. Kochani, jakie więc są zabiegi diabelskie, które mogę odkryć w tym, co Faraon robił i przedstawić to jako pewną prawdę, która dotyczy Twojego i mojego życia? Co robi szatan, innymi słowy i prościej podając, co robi szatan w Twoim i w moim życiu, jakie zamyśla plany, jakie strzały w Twoją stronę kieruje, aby wytrącić z Twojego życia, abyś upuścił jakby modlitwę, duchowość, służbę? Co robi? Aby przejść do tego punktu, aby przejść do tych punktów, aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie raz jeszcze zacytować fragment z drugiego listu do Koryntian, 2:11. Intrygi diabelskie są nam znane, mówi apostoł Paweł. A więc wiemy wszystko. Wiemy, jak on myśli, wiemy, co robi, wiemy, w jaki sposób ciebie podchodzi, wiemy to, a jeśli ktoś nie wie, to znaczy, że w ogóle ma problem z byciem z Bogiem, z relacją z Bogiem. Nie wiem, czy w ogóle ma relację z Bogiem, czy jest chrześcijaninem. Kochani, człowiekowi, który chodzi z Bogiem, który jest odrodzony z ducha, nie myli się Bóg z diabłem, a diabeł z Bogiem. On nie ma tego typu problemów. O, nie wiem, czy to diabeł, czy Bóg działał. Nie, w taki sposób to nie funkcjonuje. Człowiek, który ma bliską więź z Bogiem, który jest odrodzony z ducha, jak mówi Pan Jezus, słyszy głos i zna Jego głos. Zna głos pasterza. Owce moje głosu mego słuchają i słyszą. One nie pójdą za byle jakimś wiatrem albo za jakąś falą, która przychodzi. Nie, one słyszą mój głos. Mojego głosu słuchają. To człowiek nieodrodzony ma problem tego typu. To człowiek nieodrodzony, upadły człowiek patrzy upadłymi oczyma i jak mówi Księga Izajasza, 5:20, nazywa dobro złem, a zło nazywa dobrem. On ma z tym problem. A więc jednocześnie można powiedzieć, Boga nazywa diabłem, a diabła Bogiem. On z tym ma problem, mieszają mu się te sfery. Izajasz mówi dalej, ciemność ze światłością się mu miesza. Czy nie widzicie tego na świecie? Tak, kiedy zadawane jest pytanie, co myślicie o homoseksualizmie?
Wówczas jeden człowiek mówi, a to jest dobre, zostawmy to w spokoju. Drugi, a to jest złe. I tak tysiące osób się zapyta, wszyscy mają inne zdanie. Miesza im się światłość z ciemnością, rzeczywistość Boża z diabelską rzeczywistością. Ale to nie dzieje się z ludźmi odrodzonymi, którzy mają relację i więź z Panem. Chyba, że ta relacja jest załamana, przerwana i coś się wydarzyło wtedy, może dochodzić do jakiegoś pomieszania, zamieszania wewnątrz. Odkryjmy więc strategię diabelską. Dzisiejszego poranku chciałbym wam bardzo jasno i prosto podać diabelską strategię po to, abyś był dobrze wyposażony i rozpoznał, w jaki sposób on chce cię podejść. A że chce cię podejść, dobrze o tym wiesz, bo Biblia mówi, że krąży wokół ciebie, właśnie ciebie i mnie, aby cię w jakiś sposób złapać. I jakoś do ciebie dojść. Odkryjmy więc wspólnie razem tą strategię. Wiemy przecież, że najpotężniejsza broń w całym wszechświecie to nie broń atomowa, nuklearna, ale jest nią informacja. Tak, informacja. Więc zechciejmy się doinformować, przekonać o tym, w jaki sposób diabeł próbuje do ciebie dojść. Na przykładzie Faraona, który w ten sposób po diabelsku sobie poczyna. Po pierwsze, diabeł chce sprawić ci absorbującą pracę niczym jarzmo. Kochani, Bóg jest dawcą, oczywiście, że tak, wszelkich błogosławieństw i wie o tym, ten wie o tym, jak cenna jest praca, którą możemy na co dzień wykonywać, kto ją stracił i kto modli się o tą pracę. Akurat w dzisiejszych czasach, kiedy bezrobocie w Bielsku-Białej i w okolicach wynosi 2,2%, a więc praktycznie w ogóle go nie ma, trudno jest nam o tym mówić. Ale jednak wiemy, że praca jest błogosławieństwem i darem od Boga. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je chleba. A więc Pan Bóg nakazał nam pracę. To wiemy. Nie unikamy pracy. Nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma i czekać na przyjście Pańskie, ale będziemy pracować, bo do tego nas wezwał Pan. Natomiast wiemy, że wszystko, co dobre i co otrzymujemy od Boga, diabeł jakby stoi jak ten ptak drapieżny, żeby to wykraść, zmienić, przekształcić, w ten sposób powstaje zło. Zło nigdy nie powstało od strony Boga. Bóg nie stworzył zła. Biblia o tym nie mówi. Nie powstało zło przez Boga wykonane. Diabeł przychodzi i to, co dobre, zniekształca i masz zło. Dać przykład? Oto Bóg stworzył miłość. Tak, to jest wspaniałe i dobre. Ale przyszedł diabeł i tą miłość obrócił w pożądliwość. Bóg dał pracę. Przyszedł diabeł, tak to wszystko przemienił, że powstał pracoholizm. Marzenie o wielkich dostatkach, pogoń za pieniądzem i tak dalej. I mógłbym tych przykładów dawać dalej i dalej. Powstało małżeństwo przez Boga usankcjonowane, stworzone. Przyszedł diabeł, tak to zagmatwał, przekształcił, że mamy dzisiaj homoseksualizm, pedofilię i wszelkiego rodzaju inne związki. Kończąc na człowieka z robotem, o tym mówiłem nawet, że już takie małżeństwa istnieją. Kochani, a więc diabeł przychodzi, aby obrócić dobro, zniekształcić to dobro i dać ci zło. Tak, to jest ten, który zniekształca i przemienia dobro, zamieniając je w zło. Więc on chce, aby twoja praca, albo abyś miał taką pracę, która stanie się tak absorbująca, iż stanie się jarzmem, jak w przypadku Izraela. Tak, Izrael pracował, miał pewne normy, dzienne normy, miał swoich przełożonych i jakoś życie się kulało do przodu. Ale oto nagle przychodzą jakieś okoliczności i ten faraon z batem w ręku podkręca śrubę. Sprawia, że ta praca staje się jarzmem, że już nie będzie czasu na nic. O czym ja dzisiaj mówię, dlaczego na to wskazuję jakby uwagę. Wszyscy wiemy. Każdy z nas, kto zawodowo pracuje. Ja wiem, o czym mówię. Pracuję w przemyśle motoryzacyjnym, w którym jest to chyba najbardziej widoczne, że wymagania stale wzrastają. Odpowiedzialności są tak naprawdę, odpowiedzialność coraz cięższa, a przedsiębiorstwa wszystkie, jakie być może znam, tak naprawdę biorą za cel strategię, która się nazywa doskonalenie, ciągłe doskonalenie i oszczędność. O, jak to znam z autopsji.
A więc doskonalenie i oszczędność. Przybywa pracy, obowiązków, odpowiedzialności, a czas na realizację pozostaje w najmniejszym albo w najlepszym przypadku taki sam, albo jest jeszcze krótszy. Najczęściej tak bywa. Kochani, nie dało się wytrzymać tej normy na cegły, a tu słomę zabrali. Czy widzicie to samo? A więc ta norma już była ciężka. A tutaj podkręcenie śruby, aby jeszcze więcej wyssać z człowieka. Więc może trzeba pracować po godzinach. A jak już nadgodziny nie wystarczają w tygodniu, może trzeba w sobotę i w niedzielę i w każde święto. O to chodzi. Właśnie o to chodzi. Aby porwać ciebie. I abyś zaczął pracować, pracować i pracować i pracować, próbując dążyć do czegoś, czego być może nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć. Diabłu o to się rozchodzi. Co jest celem? Dlaczego to czyni? Dlaczego to czyni? Gdyż w konsekwencji wracasz do domu jak wyciśnięta pomarańcza i cała twoja energia, cały entuzjazm, chęci, wszystko co dobre zostało w pracy. Nie masz już siły i chęci na nic. Wracasz do domu i masz ochotę się położyć, i najlepiej zasnąć, obudzić się następnego dnia i wstać znowu do pracy. Kochani, wielokrotnie tak funkcjonowałem. Pamiętam, że w takich moich bezpośrednich, szczerych rozterkach wielokrotnie przychodziłem przed Boże oblicze, czy w aucie, czy w domu i mówię, Boże, jak ja mam przygotować kazanie, jak mam dać to, co najlepsze kościołowi, zborowi, jak ja wszystko, co najlepsze w pracy zostawiłem. Nie mam siły, nie mam chęci, nie mam nic. I wtedy pamiętam, że zawsze musiałem się uchwycić tego słowa, które mówi, w słabości twojej objawia się moc moja. I na takim paliwie dane mi było jechać przez długi czas i czasem się jeszcze z tym zmagam. Punkt drugi, co szatan robi, aby wytrącić z twojego życia duchowość, zabrać ci modlitwę, zabrać ci czytanie słowa. Faraon mówi, czytamy o tym, jesteście leniwi, macie za dużo czasu. Czy więc możemy w te jego usta, albo ten, który mówi właśnie w ten sposób, czy nie jest czasem tym diabłem, szatanem, o którym dzisiaj mówimy? Diabeł myśli w ten sposób. Macie za dużo czasu, więc się modlicie, więc spędzacie czas z Bogiem, uczestniczycie w nabożeństwach, w różnych inicjatywach w zborze. Więc trzeba wam ten czas zabrać, abyście nie zajmowali się, jak mówi dalej, to słowo bzdurami. W ten oto sposób. Ponieważ diabeł ma różnorakie sposoby i jest w tym naprawdę dobry, porywa czas wielu ludzi do takiego stopnia, że wielu ludzi dzisiaj całkowicie szczerze mówi, nie mam czasu na nic. Nie mam już na nic czasu. W taki oto sposób do domu wierzących, wielu wierzących ludzi. Na dobre wszedł telewizor, komputery, internet. Nie mówię po prostu o tym urządzeniu. Mówię o czasie, który jest temu oddawany. W taki oto sposób diabeł wprowadził wiele rozrywek do życia wierzących ludzi, aby porwać ich czas, żeby się głupotami i bzdurami nie zajmowali w jego mniemaniu. Tak. A więc on chce zająć każdą twoją chwilę, abyś nie miał czasu po prostu na nic. Czasem mam wrażenie, ponieważ pojawiło się tyle rozrywek, a on naprawdę w tym jest dobry. W poddawaniu rozrywek, w dawaniu tobie rozrywek, nam wszystkim rozrywek pod nos, żebyśmy się tylko nimi zajmowali. Mam wrażenie, że dzisiaj jest tyle rozrywek w życiu, w naszym życiu, iż my młodzi ludzie, szczególnie my młodzi ludzie, czekamy, aż w jakiś nadprzyrodzony sposób, jakby z nieba, z góry, przyszła na nas jakaś taka świadomość i chrześcijaństwo stało się fajniejsze niż wszystkie inne rozrywki. Tak, tak, wiele, szczególnie najnowocześniejszych zborów kościołów poszło w tym kierunku. I ludzie wychodzą ze zboru i mówią, fajne nabożeństwo było. Uwielbienie petarda, młodzi ludzie powiedzą. A ja zadam pytanie, a dla kogo jest to nabożeństwo? Dla ciebie? Czy nie dla Boga czasem się tu zgromadzamy? No tak, możemy tak skonstruować nabożeństwo, że siądziemy jak w teatrze i w kinie, wyjdziemy zadowoleni. Ale nie o to chodzi chyba w chrześcijaństwie. Dobrze wszyscy o tym wiemy. Przecież chrześcijaństwo nigdy nie miało być fajniejsze niż reszta świata. To nie jest podstawą chrześcijaństwa.
Podstawą chrześcijaństwa było branie krzyża na swoje ramiona i naśladowanie Jezusa każdego dnia. To nie było fajne i nigdy nie jest fajne. To jest swego rodzaju jarzmo, do którego Pan Jezus nas zaprasza. Więc jeśli szukasz jakiejś rozrywki na dopołudniowy czas w niedzielę, chcę ci powiedzieć, to miejsce to nie jest dobre miejsce na rozrywkę. Nie znajdziesz tego w kościele, prawdziwym kościele Pana Jezusa. Bo człowiek przychodzi do zboru, aby oddzielić swoje myśli, aby na nowo zwrócić uwagę na Pana Boga, skoncentrować się na Nim. A może Bóg chce coś powiedzieć, ale nie w tym sensie, co było cytowane wcześniej. Naprawdę coś chce powiedzieć do mnie. Tak, takie serce powinno nam jakby towarzyszyć. Kochani, najczęściej problemem w naszym życiu, kiedy nie mamy czasu, nie jest to, że nie mamy czasu, ale jest to, że jest jakiś bałagan w naszym życiu. Coś stoi nie tak. Pamiętam z dwoma braćmi z tego zboru, byliśmy, mając jeszcze taki młodzieżowy zespół muzyczny, pojechaliśmy na północ z kraju. Tam mieliśmy jakiś festiwal, w którym uczestniczyliśmy. I z racji tego bycia tam na północy kraju postanowiliśmy odwiedzić pewien park taki. Ja nie wiem, co to był za park, to były jakieś atrakcje, ale w środku tego parku stał dom, który był odwrócony do góry fundamentem. Wyobraźcie sobie takie oto, niektórzy z was chyba wiedzą, bo to jest tam gdzieś blisko na północy. A więc on jest zbudowany na dachu, wchodzi się przez okno w szczycie do tego, ja byłem w środku. I wiecie, zadziwiające jest to, co tam jest w środku. Chodzi się po suficie, po takiej kładce, lampa z dołu wystaje, łóżko u góry, no po prostu zamieszanie w głowie niesamowite. Tak ciężko jest się tam odnaleźć. Chciałem wejść, spróbować. Na Śląsku takich domów nie budują, więc trzeba było sprawdzić, co to jest. Wchodzę do środka, 20-30 sekund wystarczyło. I nagle coś zaczęło się dziać w głowie, nie tak. Błędnik szalał. W środku głowa pękała. Nie potrafił się człowiek odnaleźć, za co chwycić. Przecież tu lampa stoi i tak dalej. No nie dało się normalnie funkcjonować. Kilka minut wystarczyło, drodzy bracia, drogie siostry. Głowa pękała. Nie wiem jak inni, ja z tym mam problem. Z jakąś karuzelą, z innymi tego typu rozrywkami. Mi tam głowę urywało. Musiałem wyjść. Problem w tym, że tak wygląda życie wielu chrześcijan. Głowę urywa. Dlaczego? Bo życie stoi do góry nogami. To, co powinno stać na fundamencie, co powinno być fundamentem, solidnym fundamentem, jest gdzieś w powietrzu, wisi daleko nad głową. A to, co powinno wisieć daleko nad głową, jest na samym fundamencie. Jest jako fundament i filar tego domu. Pomyślmy o tym przez chwilkę. Czy czasem nie jest to pewna duchowa prawda? Iż nie mamy czasu, gdyż coś się poprzestawiało, pewne priorytety się poprzestawiały w naszym życiu. Po trzecie, diabeł chce zabrać odpoczynek z twojego życia, abyś nigdy już nie miał czasu na odpoczynek, a jeśli miałby to być jakiś odpoczynek, to bardzo mały, niewielki. Dlaczego? Dlatego, że wie, że na jednej z tablic dekalogu widnieje po dziś dzień przykazanie, które mówi jednego dnia odpoczniesz. Obok przykazania, które mówi nie zabijaj. Więc jeśli nie odpoczywasz zgodnie z tym przekazaniem, to tak jakbyś zabijał. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego. Pismo Święte mówi, jeśli w jednym uchybiasz, to uchybiasz w całym prawie. Więc kochani, żyjący w 2018 roku, gdzie świat pędzi na złamanie karku do przodu, o którym Daniel, prorok, mówił, że nadchodzi czas, kiedy będą fruwać tu i tam i gonić tam i szukać nie wiadomo czego. Witajcie w XXI wieku. Tak, to są nasze czasy. Pomyślmy czasem, czy jako ludzie nie powinniśmy mieć takiego czasu skłonić swoje kolana i powiedzieć: Panie, przepraszam, bo nie odpoczywam. Przepraszam, bo wyrzuciłem przykazanie, które mówi, będziesz odpoczywał. Co człowiek robi podczas odpoczynku? Prawdziwy chrześcijanin. Co powinien robić podczas odpoczynku? Najczęściej z teorii powinno być w ten sposób. Rozmyśla, przeżywa refleksje, modli się, spaceruje gdzieś tam po parkach, obcuje z przyrodą, z naturą, z tym, co Bóg stworzył. Jest częścią stworzenia. Ja tak rozumiem odpoczynek.
Na pewno odpoczynkiem nie jest pilot w ręce i godziny, albo internet, gry komputerowe. To nie jest odpoczynek. Mógłbym mówić o tym godzinami, jak wielka to jest praca, która jest ukierunkowana w twoją stronę, aby sprawić, żebyś był nietrzeźwy, pijany, nie wiedział, o co chodzi w ogóle w życiu. A więc trzeba ci to wziąć, abyś nie myślał o bzdurach, abyś nie miał odpoczynku. Kochani, w konsekwencji diabeł chce przedstawić ci służbę dla Boga, modlitwę lub czytanie Słowa Bożego jako coś małej wagi, nieistotne, nieskuteczne, mniej ważne niż inne sprawy, niegodne poświęcenia. Najwspanialsza modlitwa zaczyna się wtedy, kiedy człowiek, który chce się modlić i który się modli, wie, jaka jest wartość modlitwy, z czym ma do czynienia, z kim się spotyka. Kiedy człowiek uświadomi sobie, że tam za zamkniętymi drzwiami sam Bóg przychodzi, bo Pan Jezus to obiecał i patrzy z ukrycia na ciebie, aby oddać ci, jeśli go będziesz szukał. Kochani, jest taki przykład bardzo życiowy. Pomyślmy sobie o takim zdarzeniu, takiej oto historii. Gdyby jakiś pradziad w naszym życiu, w naszej rodzinie zapisał jakiś testament i schował go gdzieś w skrzyni na strychu i nagle po iluś tam latach otwierasz ten kufer, myśląc, że tam są stare graty, otwierasz, a tam testament. Otwierasz ten testament, czytasz. O, tam w ogrodzie, w tym ogrodzie, na tej parceli, gdzieś tam zakopany jest skarb. Złoto jakieś przedwojenne, kilkanaście milionów wartości, to wszystko jest twoje, ale musisz go znaleźć. Co by się działo z człowiekiem, który by przeczytał takie oto zdanie? Czy nie byłoby tak, że po naszemu ubrałby filcoki, złapał łopatę w swoje ręce i zaczął kopać i kopać i kopać? W końcu musiałby iść do pracy zdenerwowany, że zostawia tak wielki potencjał gdzieś w ogrodzie. W pracy myślałby tylko o tym złocie. Wracałby nocami, dniami, przeorałby całą działkę. W końcu znalazłby to wielkie bogactwo i złoto. Bracia i siostry, tam w komorze są bogactwa niezniszczalne. Skarby niebiańskie, które czekają na ciebie. Weźmy więc, ubierzmy filcoki, weźmy łopatę i idźmy do komory, tam kopać i szukać swoich niebiańskich skarbów. Powiesz, bracie Damianie, skąd wiesz, że tam są takie skarby? Domyślam się. Wiecie na jakiej podstawie? Ponieważ wiem, że to, co jest najpilniej strzeżone na świecie, abyś tam nie wszedł, posiada w środku najcenniejsze skarby. Spróbuj wejść do skarbca, w którym znajduje się najwięcej złota na świecie, które się znajduje na Filipinach. Spróbuj tam wejść. Zapukaj, czy ci otworzą. Tam są takie systemy zabezpieczeń, abyś nie wszedł tam i czasem do kieszeni sztabkę nie schował. Tam się nie da wejść. Problem w tym, że komora modlitwy często w życiu wielu ludzi jest podobnie zabarykadowana. Podobnie zabarykadowana. Czy nie zastanawia cię, dlaczego, kiedy tylko chcesz wejść do tej komory modlitwy, nagle wszystko ci przeszkadza, nie ma czasu, jest tyle zajęć do zrobienia? Bo te rygle się zamykają przed tobą. Diabeł robi wszystko, abyś tam nie wszedł. Więc z tego oto, z tej strategii domyślam się, nie tylko domyślam, sam tego doświadczam, iż to miejsce jest pilnie strzeżone przed tobą, abyś nie sięgnął po te niebiańskie skarby i nie doznał przemiany życia na wielu płaszczyznach twojego, właśnie twojego życia. Diabeł jest w tym dobry, ale jeśli tylko szczerze, pokornie skruszysz się przed Bogiem, to On zapewni ci wspaniały dostęp do tego miejsca. Kochani, Pan Jezus powiedział, to jest cząstka, której nikt nie jest w stanie zabrać. Tak. Nikt nie będzie ci w stanie tego wziąć. Dodatkowo jakby z innej strony medalu, po drugiej stronie medalu, jest coś, co diabeł robi szczególnie w nowym, młodym pokoleniu, co jest jakby stoi w sprzeczności w tym, o czym mówię. Ponieważ mówiliśmy o tym, że szatan robi wszystko, aby dać ci tyle zajęć, tyle różnych obowiązków, iż czasu na te duchowe sprawy nie będziesz miał, tak jak Izrael chciał się wydostać choćby na chwilę, na 3 dni, poświętować, wielbić Boga, nie był w stanie. Praca została, jakby poprzeczka została podniesiona, ale z drugiej strony jakby medalu.
Widzę coś, co się dzieje szczególnie właśnie w młodym pokoleniu. Diabeł daje nam, młodym ludziom, coś takiego jak bezczynność. Nadmiar czasu. Masz tyle czasu, że tak naprawdę nie wiesz, co ze sobą robić, więc najczęściej, kiedy jest nadmiar czasu, zaczynają się godziny i godziny i godziny spędzone przed komputerem, przed smartfonem. Wiem, że wiecie, wiem, że widzicie to, jak niejednokrotnie dzieci siedzą skulone, nogi podkurczone ze swoim telefonem i mogą tak siedzieć cały czas. Dlaczego? Bezczynność. Nie mają co robić. Czemu tyle siedzisz na tym telefonie? A co mam robić? Najczęściej jest odpowiedź. Jeśli chodzi o starsze pokolenie już takie sędziwe, no to najczęściej pojawiają się na emeryturach, kiedy nagle jest nadmiar czasu, pijaństwo, plotki, pożądliwości i inne tematy. Więc diabeł też jest zainteresowany drugą skrajnością, nadmiarem czasu. Ale gdy w końcu twoje życie zechce zmiany, odbić się od tej płaszczyzny i nagle zacząć coś dla Pana Boga robić, przybliżyć się do Niego, gdyż On obiecuje, że przybliży się do ciebie, to tak naprawdę dochodzi do sytuacji, w której nagle ten faraon tego świata dokręca śrubę. Dokręca śrubę, jakby podwyższa poprzeczkę. To dlatego tak wiele dobrych rzeczy w życiu wielu chrześcijan tak szybko się kończy. Dlatego, że gdzieś tam wyrwana została z naszej ręki broń, która przez wieki podtrzymywała niezwykłe objawy Bożego działania. To jest wierność, wytrwałość i cierpliwość i cierpienie. Skutki braku modlitwy są bardzo poważne. Będę chciał już skracać i zmierzać do końca, ponieważ jest ku temu czas. Wiedzmy jednak tylko tyle, że list do Kolosan, 4:2 stawia pewien standard w życiu wierzących ludzi. I teraz spróbujmy sobie przed tym fragmentem stanąć twarzą w twarz i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w tym fragmencie jestem ja? Bądźcie wytrwali w modlitwie. Inny angielski przekład mówi, poświęćcie się modlitwie. No więc powinno to być coś ważnego, priorytetowego w naszym życiu. Modlitwa to nie jest słowo inspirujące. Ja wiem, że dzisiejsze kazania i dzisiejszy trend kaznodziejski jest tylko, aby inspirować. To jest dzisiaj najważniejsze, inspiracja. A ja wam powiem tak, że całe Boże Słowo jest konfrontujące, a nie inspirujące. Często może nas zainspirować, ale wiecie, z inspiracją to jest tak, że mogę, ale nie muszę. Ale konfrontacja to jest coś, co stawia człowieka przy ścianie. Jeśli nie, to idziesz jakby, i to idziesz na własną rękę w odwrotną stronę. A więc to słowo mnie konfrontuje. Czy ja jestem wytrwały w modlitwie? Czy mam czas na modlitwę? Brak modlitwy jest przyczyną wzmagania się wielu słabości w życiu człowieka. Skłonności, starych najczęściej skłonności, z których Bóg nas już wyrwał. I ulegania pokusom. To ciekawe. Wiecie, często jest tak, że nagle przypamiętają się jakieś stare rzeczy ze starego życia do naszego życia. Wiecie, co jest powodem najczęściej? Brak relacji z Bogiem. Społeczności z Bogiem. Ja mogę to powiedzieć właśnie ze swojego doświadczenia, że tak naprawdę problemem nie było to, że to się przypamiętało. Problemem było to, że nie poświęciłem czasu dla mojego Boga, a komora stała pusta. I wiem, że tam był Bóg i czekał na mnie, ale jakoś nie kwapiłem się do tego, aby Go tam szukać. W ten sposób wyszedłem jakby spod ochrony Bożej. I nagle te stare pieczki, można powiedzieć po naszemu, stare rzeczy się przyklejają jak rzep. To nie jest, inaczej powiem, gdy przestaniesz się modlić, posłuchaj mnie uważnie, to zdanie jest bardzo ważne. Gdy przestaniesz się modlić w twoim życiu, wiem, że wiele osób, nie wiem czy na tym miejscu, ale wiem, że jest to słowo bardzo skoncentrowane albo skupione być może na twoim życiu. Gdy przestaniesz się modlić, twoje życie nie rozsypie się nagle jak domek z kart. Nie, jakoś będzie.
Ale ja czytam w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, w 10 wierszu, że Syn Człowieczy przyszedł, aby owce miały życie i aby jakoś było? Nie, aby to życie było obfite. Nie w pieniądze i luksusy, ale obfite w duchową obecność, w duchowość. Tak, Bóg tego oczekuje. Prawdziwe życie pełne prawdziwych emocji jest tylko możliwe z prawdziwym Bogiem. Kochani, w niektórych świadomościach, świadomości niejednego człowieka jawi się ten temat jako coś zakonnego, takiego wiążącego. Powiem wam tak, Bóg nie przyszedł i nie chce zabrać ci życia i zrujnować je, wsadzając w klasztor zasad i zakazów. Nie, Bóg chce dać ci obfite życie. Życie pełne Ducha Świętego, pełne duchowych przeżyć. Myślę, że najlepiej to oddaje to, o czym mówię, pewna historia. Spróbuję po tej historii dołożyć jeszcze dwa zdania i w ten sposób zakończyć tą usługę. Pewna dziewczyna, młoda dziewczyna, i zrozumcie to, jakby tą historię, spróbujcie nieco zrozumieć, co dzieje się w szkołach i w środowisku waszych dzieci. Pewna dziewczyna, młoda dziewczyna, była jedyną dziewczyną wierzącą, nastolatką, która jedyną wierzącą w całej klasie. I wszystkie dziewczyny w klasie śmiały się z niej, mówiąc, a ty jesteś chrześcijanka, ty nic nie możesz, tobie nic nie wolno, my to jesteśmy wolne, ty cały czas mówisz o wolności w Chrystusie, a tobie nic nie wolno, nic nie możesz robić, my jesteśmy wolne. Inna chwaliła się, ja przespałam się z tym chłopakiem, później się przespałam z tym chłopakiem, pobawiłam się z tym. To jest wolność, mogę wszystko. I ta młoda dziewczyna, chrześcijanka, atakowana takimi argumentami, w końcu powiedziała tak. Wiecie co, dziewczyny? Powiem wam, na czym polega prawdziwa wolność. Gdybym chciała, gdybym tylko zechciała, w jednej chwili mogłabym stać się taka, jaką wy jesteście. W jednej chwili. Moja prosta decyzja. Idę w waszą stronę i jestem taka jak wy. Ale wy, dziewczyny, już nigdy nie będziecie tak niewinne i czyste jak ja. Nigdy. Możecie się nawrócić, tak, przyjść do Pana Jezusa, ale zawsze będziecie mieć w pamięci to, co się działo. Więc kto tu jest wolny tak naprawdę? Wy czy ja? Ja mogę wszystko zrobić w jednej chwili. Wy nie jesteście w stanie przynajmniej tej rzeczy zrobić. A więc prawdziwa wolność, prawdziwe życie pełne prawdziwych emocji, prawdziwych doświadczeń jest tylko z prawdziwym Bogiem możliwe. Kochani, jak więc dzisiaj spotkać się z Bogiem, kończąc tą usługę i tak naprawdę zmierzając do samego końca, dać pewne praktyczne wskazówki. Być może trzeba przeprowadzić jakąś poważną rozmowę z przełożonym. My, chrześcijanie, bardzo często nauczyliśmy się milczeć i zgadzać na wszystko. Ale Biblia pełna jest mężów Bożych, którzy nie zgodzili się na wszystko. W stosownym czasie, z odpowiednim smakiem i prowadzeniem Ducha Świętego, kiedy trzeba było powiedzieć, mówili, kiedy trzeba było milczeć, milczeli. Ale wydaje mi się, że im dalej biegnie czas, tym jesteśmy słabsi w tym naszym, jakby w tej naszej stanowczości. Kościół stał się jakiś romantyczny teraz. Taka jest atmosfera romantyzmu. Ale brakuje coraz bardziej stanowczości w naszym życiu, osobistym życiu. Może trzeba, nie mówię o jakby stanowczym rozmawianiu z przełożonym, może trzeba po prostu coś wyjaśnić, poprosić, pogadać, ułożyć coś na nowo. Tak, być może w moim osobistym życiu wiele by mi oszczędziło przykrości i oszczędziły jakby kłopotów to, gdybym potrafił w pewnych momentach porozmawiać po prostu. Może trzeba zacząć poszukiwać czegoś bardziej przyjaznego. Może. Nie zachęcam do zmiany pracy od razu. Nie, wolę raczej porozmawiać, ale czasem jest tak, że trzeba coś zmienić w życiu. Może trzeba odrzucić cielesne rozrywki, może tego jest po prostu za dużo, albo w ogóle one są, a nie powinno ich być. I w końcu nagle odkryjesz, że masz mnóstwo czasu na modlitwę. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie masz czasu na modlitwę, to znaczy, że za długo śpisz, za długo jesz i za dużo mówisz.
Może coś w tym jest, ale wiecie, możemy mówić o tych podstawowych funkcjach, ale ja chcę zwrócić uwagę na te niepodstawowe funkcje, które przypałętały się do naszego życia, których nie powinno być w ogóle. Zróbmy tam porządek, nagle stworzą się przestrzenie. Może trzeba przeorganizować swój wolny czas, a może trzeba przestawić priorytety. A może, kochani, co uczynimy już teraz, może trzeba spracowanym i obciążonym przyjść do Jezusa, aby ten dał ukojenie.